Witam Was bardzo serdecznie na moim audioblogu. Ja nazywam się Dominika, dziewczyna znikąd. Dzisiaj chciałabym zaprosić Cię do odsłuchania artykułu, który znajdziesz na moim blogu, a mianowicie mam na myśli artykuł pod tytułem Wszystko to, co musimy utracić. Jest to artykuł, który napisałam nie dość tak dawno temu, natomiast wszystko to, co zawarłam w tym artykule, tyczy się moich odczuć, moich przeżyć, moich przemyśleń, które wdrożyłam w swoje życie, które urzeczywistniłam i poniekąd poczułam, że muszę pozwolić czemuś odejść, aby zrobić miejsce na nowe. Czasami bardzo kurczowo trzymamy się dawnych spraw, dawnych rzeczy, które są naprawdę głęboko w nas bardzo zakorzenione i trzymanie się ich tak bardzo mocno sprawia, że jesteśmy w miejscu i ciężko jest nam ruszyć do przodu. Ja w takiej stagnacji byłam przez bardzo dłuższy czas i tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy zrozumiałam, że muszę pozwolić odejść starym rzeczom, muszę pozwolić odejść starym wzorcom, wszystkiemu temu tak naprawdę, co mi nie służy, co sprawia, że jestem w tej stagnacji, nie mogę ruszyć dalej. Zrozumiałam w pewnym momencie, że jeśli dam temu popłynąć i otworzę się na nowe, to otworzą się przede mną nowe drzwi. Zobaczę inną rzeczywistość. Miałam głęboką nadzieję, że tak się stanie i tak też się zadziało. Kiedy odpuściłam pewne rzeczy, kiedy zrozumiałam, zaczęłam patrzeć na rzeczywistość troszeczkę inaczej, wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Mam nadzieję, że ten artykuł, jeśli go jeszcze nie przeczytałaś, nie przeczytałeś, mam nadzieję, że znajdziesz w nim coś dla siebie, i być może troszeczkę zainspiruję Cię do czegoś, być może dam Ci do myślenia, a być może moje słowa sprawią, że coś się w Tobie poruszy. Ja zapraszam Cię bardzo serdecznie do odsłuchania. Krok po kroku przechodzę przez kolejne etapy mojej przemiany. Dziś stoję u progu swoich kurczowo trzymanych w sobie nici przywiązań, potrzeb, myśli, emocji, które tworzyły w moim dotychczasowym życiu szereg zawiłości. Formowały pętlę zdarzeń i reakcji, które wcale nie były moje. Nie były mną, bo ja nie byłam sobą. Wydawało mi się, że dobrze czułam, wydawało mi się, że dobrze robiłam. Taka byłam, bo taka umiałam być na daną chwilę. Nie żałuję. Nie żałuję niczego. Za to dziś wiem, co mogę zrobić, aby być sobą. Dziś już wiem, co mogę zrobić, aby zbliżyć się do mojej prawdy. Wiem, co muszę utracić, aby zyskać. Wiem, co musi we mnie umrzeć, aby nowe mogło się we mnie narodzić. Dziś już wiem. Pragniemy porzucić to, w czym tkwiliśmy od dawna. To, co w nas najtrudniejsze, jest najcenniejsze. To, co nas wzmacnia, jest lekcją. To, co nas uczy, jest doświadczeniem. A to, co nas karmi, to energia, dzięki której tworzymy naszą rzeczywistość. Mam poczucie, że w ostatnim czasie zachodzą w nas namacalne zmiany. Zmiany związane z odszukaniem swojej własnej drogi, przynależności. Jako ludzkość mamy silną potrzebę ruchu. Ruchu, który jest nam potrzebny, aby wykonać nad sobą pracę. Jesteśmy głodni spokoju. Jesteśmy głodni prawdy i jesteśmy głodni dobrego życia. Nie chcemy już wierzyć we wszystko, co jest nam wmawiane i przekazywane.
Mam wręcz wrażenie, że jako ludzkość nareszcie uczymy się weryfikować to, co nam służy. Co jest starym programem i grą, a co jest nam potrzebne do wzrostu i gdzie chcemy się zatrzymać. Weryfikujemy ludzi i zdarzenia. Uczymy się reagować, pracować nad sobą, nad swoimi emocjami. Chcemy, a wręcz pragniemy zmian. Pragniemy porzucić to, w czym tkwiliśmy od dawna, a co nie działało na nas dobrze. We wszechświecie zadziewają się ogromne zmiany energetyczne, które mają na celu pokazać nam, co nam służy, a czego już nie potrzebujemy, co po prostu nie działa. I to, co jest w nas najpiękniejsze, to to, że namacalnie to czujemy, pragniemy to zobaczyć i tak też się dzieje. Gdy zamykam oczy, widzę obraz ludzi świadomych, obudzonych i budzących się. Ludzi, którzy są piękni, prawdziwi i dobrzy dla siebie i dla innych. Te obrazy są tak wyraźne, że nie da się im zaprzeczyć. To piękny obraz prawdy, która rodzi się w nas z dnia na dzień, coraz mocniej zapuszczając w nas korzenie prawdy i przynależności. Czasy, w których żyjemy, z jednej strony są ciężkie. Wystawiają na próbę nas samych, ludzi, których kochamy i grupy społeczne, do których przynależymy. Wiele rzeczy nie idzie po naszej myśli. Czasami ta rzeczywistość, w której żyjemy, przewraca nasze całe życie do góry nogami. A co my robimy? Szukamy spokoju, wyciszenia, medytujemy, szukamy pomocy, pracujemy nad sobą. Pragniemy odszukać w tym całym chaosie siebie samych. Skąd to wiem? Obserwuję już od dawna osoby z mojego otoczenia. Ludzi, z którymi żyję na co dzień. Ludzi, których kocham i są mi bliscy. Oni wszyscy zmieniają się. Szukają siebie. Podjęli walkę o swoją prawdę. W tej grupie jestem ja sama. Wciąż każdego dnia uczę się nowych rzeczy. A kolejne sytuacje i zdarzenia odkrywają przede mną kolejne karty emocji, uczuć, prawd, których tak kurczowo się trzymam, a których nadszedł czas odejścia, odpuszczenia. Czasem trzeba pozwolić czemuś odejść, aby zrobić miejsce na nowe. Czym dla Ciebie jest odpuszczenie? Jak odpuścić coś, co wywołuje w nas tyle skrajnych uczuć i emocji? Jak pozwolić odejść temu, co trzyma nas kurczowo w jednym miejscu? Odpowiedź na te pytania jest prostsza niż myślisz. Przez ponad 7 lat intensywnej pracy nad sobą nauczyłam się jednego. Jedyną receptą na odpuszczenie, odejście i uwolnienie się od tego, co nas gniecie, męczy, uciska i boleśnie dotyka, to akceptacja. Wyjaśnię Ci to na krótkim ćwiczeniu. Czytając to, wyobraź sobie swoją obecną sytuację, bądź słuchając w tym przypadku. Coś, co Cię denerwuje, męczy, przywołaj to zdarzenie, emocje, a być może nawet osobę, która jest sprawcą tej właśnie sytuacji. Weź kilka wdechów i wydechów. Nie uciekaj od emocji i odczuć, które towarzyszą tej wizji. Pozwól sobie poczuć to, co przychodzi do Ciebie właśnie w tej chwili. Popatrz teraz na siebie z boku. Tak, jakbyś wyszedł z siebie i stanął obok. Co widzisz? Bez względu na to, jak się teraz czujesz, podejdź do siebie i przytul się mocno. Obejmij się i powiedz sobie: kocham, dziękuję, przepraszam, wybaczam. To samo zrób w stosunku do drugiej osoby bądź zdarzenia, które wywołuje w tobie dane emocje. Podejdź, przytul mocno, obejmij i powiedz sobie: kocham, dziękuję, przepraszam, wybaczam. Jak się teraz czujesz? Jestem pewna, że czujesz się znacznie lepiej.
Dzięki tej właśnie praktyce nauczyłam się to, co to znaczy poczuć spokój, wdzięczność i akceptację. Kiedyś wydawało mi się, że są emocje i reakcje, których nie mogę tak naprawdę zmienić. No bo w jaki sposób mam reagować spokojem na coś, z czym się nie zgadzam, na coś, co jest dla mnie nie do pomyślenia. Gdy tylko jednak zaczęłam praktykować ten rodzaj wdzięczności, zauważyłam od razu zmianę. To było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Nie mogłam wyjść z podziwu, jak to możliwe. A jednak. Często dostaję wiadomości typu: Dominika, jak ty to robisz, że jesteś taka spokojna? Nie denerwuje cię to czy tamto? Moja odpowiedź: zawsze, ale to zawsze. Jest taka sama. Nauczyłam się rozumieć, że rzeczywistość, która mnie otacza, jest wynikiem energii, którą tworzę ja sama wokół siebie. Na tą energię składają się emocje, reakcje na daną sytuację oraz analiza tego zdarzenia czy obserwacja z boku tego, co się wokół mnie dzieje. Dzięki codziennej praktyce medytacji, akceptacji, wdzięczności oraz afirmowaniu tych paru słów: kocham, dziękuję, wybaczam i przepraszam. Nauczyłam się patrzeć na innych ludzi i zdarzenia z zupełnie innej strony. Czasami to, co musimy zrobić, to pozwolić odejść. Dlaczego jako rodzice złościmy się czasem na nasze dzieci, ale zawsze wybaczamy? Bo kochamy te nasze pociechy całym swoim sercem. Miłość do nich, do tych cudownych istot pozwala nam zapomnieć. I to właśnie dzięki tej miłości do siebie i do innych możemy popatrzeć na otaczającą nas rzeczywistość z kompletnie innej strony. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jaką drogę przeszła osoba, która cię zraniła, bądź nadal rani? Ile musi być w niej bólu i cierpienia, że jest zdolna zadawać go drugiej osobie? Gdy popatrzysz na nią z punktu duszy, a nie z ego, spostrzeżesz coś zupełnie odwrotnego. I nie chodzi tu o akceptację na złe traktowanie. Życie nauczyło mnie, że wraz z narodzeniem się miłości i akceptacji do siebie samej narodziła się miłość i akceptacja do świata. Nauczyłam się wychodzić z miejsc, w których nie czuję się najlepiej. Nauczyłam się odchodzić od ludzi, którzy sprawiają, że czuję się źle. Nauczyłam się weryfikować, co jest dla mnie dobre, a co złe. Nie tkwię w toksycznych relacjach. Jeśli mam takich ludzi wokół siebie, a zupełne odcięcie od nich nie jest możliwe, ograniczam kontakt do minimum. Z miłości do siebie samej, swojego dobrego samopoczucia i do zdrowia. Pamiętaj, proszę, że to wszystko, o czym tu dziś mówię, nie przyszło z dnia na dzień. To jest proces zmian, które zachodziły we mnie od ponad 8 lat i trwają po dziś dzień. Każdego dnia uczę się odpuszczać i bardziej rozumieć otaczającą mnie rzeczywistość. Czasami to, co musimy zrobić, to pozwolić odejść temu, co wydawało nam się dobre, ale po prostu nas raniło. Czasami to, co musimy zrobić, to pozwolić sobie na odejście, porzucenie niejednokrotnie ludzi, sytuacji i zdarzeń, które wywołują w nas ciągły ból i strach. Nie żałuj niczego, ale zawsze kieruj się w swoim życiu dobrem. Dobrem nie z pozycji ego, ale dobrem z pozycji duszy. Wybieraj to, co jest dobre dla ciebie i pozwól odejść temu, co już ci nie służy, bądź nigdy nie służyło. Bo czasami musimy utracić z pozoru dobre, aby zobaczyć, czym ono dla nas było i jak bardzo nas krzywdziło. Takiej miłości i akceptacji do samej siebie życzę ci z całego serca, abyś miał tą odwagę zawalczyć o siebie, zweryfikować, czy to środowisko, w którym się znajdujesz, ludzie, którymi się otaczasz, są ci przychylni, są dla ciebie dobrzy, są pełni miłości i czy ty czujesz to dobro i tą miłość od nich. Ty wiesz najlepiej, co jest dla ciebie dobre i co, na co przyszedł czas, żeby odpuścić, żeby odrzucić, aby wejść na tą nową drogę życia. Ja dziękuję ci bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że miło ci się słuchało tego artykułu, który oczywiście znajdziesz na moim blogu.
Ja myślę, że jeszcze na koniec mogłabym wyciągnąć dla Ciebie kartę. Robię to co jakiś czas na Instagramie, więc myślę, że fajnie będzie wyciągnąć na ten dzień i na każdy inny. Kiedykolwiek odsłuchasz tego nagrania, ta karta, myślę, na pewno będzie miała zawsze aktualne dla Ciebie przesłanie. Już sobie wracam do Ciebie. Bardzo lubię korzystać, mam wiele talii, z których lubię korzystać w zależności od tego, czego potrzebuję na dany moment. Natomiast karty anielskie są mi najbardziej bliskie. Jeśli czytasz mój blog już jakiś czas, to na pewno zetknęłaś się z artykułami, w których właśnie poruszam tą miłość do aniołów i to, jak bardzo ważne jest otaczać się aniołami. Mi tą miłość do aniołów wpoiła moja mama od najmłodszych lat. Byłam uczona tych wspólnych spotkań, tych pogaduch między mną a aniołami, które trwają po dziś dzień. Jeszcze chwilka. Okay. Skup się na służbie. Twoja dusza pragnie radośnie służyć. Skąpana w nieustannym strumieniu błogosławieństw, który zaspokaja wszystkie twoje potrzeby. Zawsze i wszędzie staraj się utrzymać równowagę między dawaniem i przyjmowaniem. Mam tutaj jeszcze taką malutką książeczkę, w której znajdziemy szerszy opis tej karty. Myślę, że fajnie będzie przeczytać Tobie. Nie jest tego dużo, parę zdań raptem. Wylosowałeś tę kartę, ponieważ martwiłeś się o swoją życiową misję. Być może obawiałeś się, że nie zarobisz dość pieniędzy, nie odniesiesz sukcesu albo nie zostaniesz doceniony przez innych. Zamiast zamartwiać się swoimi osiągnięciami czy reakcjami innych, skup się wyłącznie na swojej służbie. Wykorzystaj wrodzone talenty, wszystkie pasje i zainteresowania, żeby pomagać innym albo wspierać jakąś ważną sprawę. Wtedy za sprawą prawa przyciągania otrzymasz wszelkie potrzebne Ci wsparcie. Dodatkowe znaczenia tej karty są następujące. Powierz troskę o pieniądze Bogu i aniołom. Bądź otwarty na głos boskiego przewodnictwa i podążaj za nim bez wahania. Jeśli zaczynasz się denerwować, skup się na służbie. Kochani, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Życzę Wam przemiłego dnia bądź miłego wieczoru i do zobaczenia wkrótce. Nie dzieje się magia.